Sponsorem materiału jest PKN Orlen. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam tych, którzy dopiero się obudzili, którzy dopiero sobie zrobili dobrą kawę. No i teraz właśnie jest czas na to, aby, drodzy Państwo, zasiąść przed telewizorem i posłuchać, co tam w świecie, a w świecie dużo się dzieje. My dzisiaj jesteśmy w Elblągu, ja już też dobrą kawę z kawiarni Wyspa Skarpów sobie piję, ale ze mną również mój gość i o tym, co w Elblągu pięknego, co historycznego, co warto zobaczyć, na pewno nam opowie. Pan Stanisław Bukojemski, przewodnik turystyczny po mieście Elbląg. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panie Stanisławie. Witam Państwa. No właśnie, Elbląg nas zachwycił. Atmosfera jest tutaj cudowna, natomiast co prawda pogoda może nie taka wspaniała, ale na pewno pogoda jeszcze się poprawi, taką miejmy przynajmniej nadzieję. Panie Stanisławie, czy turyści chętnie przyjeżdżają do Elbląga? To znaczy, czy turyści chętnie przyjeżdżają do Elbląga, no to mi jest trudno powiedzieć. Turystów jest sporo. Czy oni przyjeżdżają chętnie, czy ich ktoś do tego przymusza, ale generalnie są. Takim trochę naszym małym mankamentem jest to, że nie leżymy na żadnym szlaku turystycznym. Przejeżdżając przez Polskę, jadąc w kierunku Gdańska, trzeba do Elbląga zjechać. Kiedyś jeszcze, jak tędy droga przebiegała, jak nie było obwodnicy, ten turysta miał większy dostęp. W tej chwili turysta już troszeczkę inaczej podróżuje. Podróżuje własnym samochodem, także czasami mu się nie chce. Ale ci, którzy tutaj przyjeżdżają, ci, którzy zapoznają się z przewodnikiem oczywiście, bo tak chodząc i patrząc się, to nie zawsze się dostrzega i się nie wie, o co chodzi. No właśnie, niby do tego chcę miasto, przejść. Niby stare miasto, a minówka nieśmigana. No to mnie pan zaskoczył. No właśnie, więc muszę zapytać. Ma pan rację. My turyści to robimy tak. Idziemy na stare miasto, oglądamy budynki, ale co z tego zapamiętujemy, co wiemy? Co tutaj możemy zapamiętać, bo kamienice są piękne, ale to nie tylko kamienice, ten Elbląg, bo za panem piękna brama i nie tylko ta brama jest znakiem rozpoznawczym, ale również i katedra. Ale co więcej? Co możemy tu zobaczyć? Przede wszystkim pierwsi osadnicy, którzy tutaj przybyli, to byli rycerze zakonu szpitala Najświętszej Marii Panny i oni tutaj przebywają w pierwszej połowie XIII wieku. Oni to miejsce odkrywają. Oni do tego miejsca zaczynają, widzą tutaj woda, tutaj las, wyżyna, gdzie można pozyskiwać drewno, jak i zwierzynę, jak również robić uprawy, zaczynają ściągać pierwszych osadników. Ci osadnicy przybywają przeważnie z Saksonii i Brandenburgii, z miejscowości czy z regionów, z którego oni się sami, później przez nazwani krzyżakami przez Sienkiewicza. I oni sprowadzają tutaj tych osadników. Osadnicy ci zaczynają to miejsce urbanizować, ale na początku jest to urbanizacja, no, zabudową drewnianą. W 1288 roku wielki pożar trawi miasto, ale już od samego początku zaczyna funkcjonować port. Zaczynają dobra produkowane na Wysoczyźnie Elbląskiej wypływać w świat i Elbląg staje się bogaty, więc już jest stać na odbudowę. Czyli rozwija się życie gospodarcze. Oczywiście, i to od samego początku. I już jest Elblążan stać na tą pierwszą odbudowę popożarową już jako miasta ceglanego. I to miasto jako ceglane powstaje na przełomie XIII, XIV i XV wieku. Jest to pierwsze miasto już na trwałe przymocowane fundamentami z odpowiednią architekturą. I właśnie to, co powiedział dyrektor o tych naleciałościach rzymskich, w tym budownictwie ceglanym widzimy już rzymskie naleciałości, czyli które przybywają z Niderlandów. A zatem przede wszystkim budynki są, pierwsza kondygnacja jest stosunkowo wysoka, nawiązująca do klasycznych rzymskich czy greckich świątyń. Następne nadbudowy już są troszeczkę niższe. Z czasem
kiedy jeszcze na początku Elbląg jest szary, ceglany. Nie umieją zrobić ozdób, nie umieją zrobić balkonu, okna są ostołkowe. Jest to takie troszeczkę szare i takie jest to w całości. W miarę upływania czasu, w miarę jak się Elblążanie bogacą, jak się zmieniają style, to tego tego wystroju pojawia się coraz więcej, ale w tym wystroju dominuje cały czas ta surowość rzymska, która jest wzorowana na klasyce. XVIII wiek, pojawia się barok. Tu pojawiają się tylko elementy barokowe. Nie ma typowych, pięknych, barokowych fasad. A dzisiaj, kiedy jesteśmy w Elblągu, ja tak patrzę właśnie na te kamienice. Co dzisiaj zostało w tej architekturze? Czy również możemy dopatrywać się tego rzymskiego sznytu? I właśnie to jest bardzo ciekawe, dlatego że to miejsce zostało potraktowane jako zdobyte na wrogu. Nikt się tym nie interesował. Tak jak do miast kiedyś leżących w granicach Polski wracali mieszkańcy, te miasto zaczęli odbudowywać, tak tych ludzi stąd zmuszono do wyjazdu, a ci, którzy opierali się, to ich na siłę stąd wywieziono, tutaj nikt nie wracał. Dlatego też to miejsce opustoszało, ale nie tylko to miejsce, to stało się w wielu miastach Prus wschodnich. Wtedy jest ta akcja, cały kraj odbudowuje stolicę, więc nie tylko z Elbląga, ale i z innych miast. To, co się dało ceglanego, zostało wywiezione i to miejsce opustoszało. I właśnie po około 20 lat tej pustki architektonicznej ktoś wpadł na pomysł, żeby nie odbudowywać tego na zasadzie Gdańska, na zasadzie Warszawy, żeby zatrzymać czas w jednym momencie i odbudować na przykład historię skończoną na okresie międzywojennym. Tylko żeby to miejsce potraktować tak, jakby to miejsce cały czas żyło. Panie Stanisławie, a dzisiaj proszę zdradzić nam, turyści o co najczęściej pytają? Właśnie, najczęściej pytają. Właśnie pytają, gdzie jest to stare miasto. Bo każdemu się właśnie kojarzy, że przyjedzie, zobaczy, wracając z Gdańska, że zobaczy coś z Gdańska. Jadąc z kierunku Warszawy, że zobaczy coś na wzór Warszawy, czy jadąc z Torunia, zobaczy coś na wzór Torunia, a tutaj widzi zupełnie coś innego. Ale to stare miasto, które tutaj jest, to ono jest tylko stare w układzie architektonicznym, takim, jakim zostało jemu nadane. Tak jak miasto przestało istnieć, w tym samym miejscu wyrastają niemalże takie same kamieniczki, tylko jak my w ciągu naszych lat sobie zmieniamy ubrania, tak tutaj zmieniono ubranie. Co niektórym kamieniczkom zachowano nawet układ okien. Także one wiernie odpowiadają tym, które były postawione kilkaset lat temu, tylko dzisiaj są inaczej ubrane. Gdyby ktoś na bramie targowej przez te 700 lat z tych okienek rysował to miasto, cały czas będzie rysował to samo miasto, tylko nie takie same. I wtedy trzeba przejść się właśnie z tym turystą, pokazać jemu, jak te stare zostało ubrane w nowe. I wtedy to turysta rozumie. To proszę mi powiedzieć jeszcze, czy ta brama targowa, czy to jest ten główny element, pod którym sobie turyści robią zdjęcia? Główny element to nie jest brama, tylko jest to, co przy bramie stoi. Ten człowieczek. No który, właśnie. Ten człowieczek kto uśmiechnięty. To jest ten pan? Brama jest elementem murów obronnych. Mury obronne w XVIII wieku przestały spełniać swoje zadanie, więc zostały rozebrane, a cegła została pozyskana do rozbudowy miasta. Natomiast pozostawiono w XVIII wieku, pozostawiono jedyny element tych murów, jakim jest brama targowa. Modlę się dlatego, że ona była główna. I właśnie pod tą bramą targową w XVI wieku rozegrało się to, co symbolizuje właśnie ta figurka tego, czy pomnik tego właśnie człowieka, który był tutaj uczniem piekarniczym. 8 marca 1521 roku wynajęci przez zakon żołnierze chcieli zająć Elbląg. Były przekupione straże, ktoś opuścił most, podniósł bramę i właśnie rankiem ci żołnierze weszli. Piekarczyk wyszedł się przewietrzyć i zobaczył, że wchodzą dziwnie ubrani zakonnicy. I nareszcie zakonnicy dobyli broń i chcieli splądrować miasto. On podniósł alarm, oczywiście
za tą swoją łopatą spowodował, że się brona zamknęła, nie weszli inni pozostali żołnierze i tak się właśnie przyczynił. I to wszystko jest opisane, a legenda natomiast mówi, że na niego zwróciły oczy wszystkie panny elbląskie, bo został ogłoszony bohaterem, A więc od razu zyskał na wartości, oczywiście, prawda? Oczywiście, zyskał na wartości. Wybrała sobie za męża córka jednego z bogatych, jeżeli nie najbogatszego, mieszczanina. I tak biedny, dziarski bohater wszedł w bogatą rodzinę. I teraz panie, szczególnie panie, delikatnie podchodzą pod tego, gładzą go po nosku i proszą o szczęście. Proszą o ale dobrego męża. A właśnie to, o co one proszą, to powinny prosić o takiego właśnie dziarskiego, odważnego i bogatego. Z tym tylko, że jak się pytam, gdzie ten ma być bogaty, to różnie. Jedne panie chcą, żeby on był bogaty w sercu, inne panie chcą, żeby on był bogaty w portfelu, a inne panie jeszcze inne bogactwo dostrzegają w panu, którego na zewnątrz jest nie widać, a ja myślę, że ręce gotowe do pracy i dobre serce i to jest przepis na bogactwo w portfelu. Nie. Kobieta nie jest od tego. Po prostu pana trzeba tak zmobilizować, żeby on krócej spał, dłużej pracował, a wtedy ten portfel będzie puchł. Bo... Tak, ja się z tym zgadzam. Drogie panie, jeżeli ktoś nie był w Elblągu i jest w tym momencie jakby poszukiwania wspaniałego męża, to tu w Elblągu ten pomnik, myślę, jest gwarancją na udane życie rodzinne, prywatne, więc serdecznie zapraszamy. Panie Stanisławie, niesamowita legenda. Ale trzeba również panów, bo jeżeli za pierwszym panowie razem... Panowie też mogą nie, tam... Nie, przestrzec panów, bo jeżeli za pierwszym razem nie pomoże i pan się będzie lenił z bogactwem, to pani przyjedzie i poprosi, żeby zamienił na tego bogatego na lepszy coś. Model, na nowszy, na lepszy model, jak to w jednej z piosenek było. Pan się musi starać. O, panowie, trzeba się starać. Starać się trzeba zawsze i o tym mówmy my, kobiety, cały czas. Panie Stanisławie, czy jeszcze jakieś legendy miejskie tutaj funkcjonują, takie ciekawe? To znaczy, jeżeli chodzi o takie legendy miejskie, no to jeszcze funkcjonuje o... sprycie i odwadze kobiet elbląskich, które no, na początku istnienia miasta, kiedy jeszcze miasto jest nękane przez Prusów, miasto jest nękane przez Świętopełka z Gdańska jest najeżdżane i plądrowane. Pewnego razu właśnie przy takim buncie pruskim wraz z załogą rycerzy z zamku elbląscy mężczyźni również wyruszyli uspokajać te plemiona. Doszło to do Świętopełka i Świętopełek chciał wykorzystać ten moment, żeby miasto splądrować. Kobiety się o tym dowiedziały i nie straciły rezonu. Ubrały się w pozostawione przez mężów te oręże i wyszły na mury. Świętopołek podszedł i zobaczył, że mury są obsadzone. Troszeczkę go to zdenerwowało, że nawet szpiega, który mu tu doniósł, chciał stracić, ale później doszedł do wniosku, że być może on nie jest winny. Być może po prostu już mężczyźni wrócili. I nawet nie podjął walki, tylko wziął i odszedł, żeby nie tracić ludzi, bo zwycięstwo w tym momencie nie było pewne. Ja zawsze powtarzam, że w kobietach siła. Tak, i można by kobiety tutaj pokazały może nie tyle swoją siłę, co swój spryt. No właśnie, panie Stanisławie, niesamowite są to historie. Ja muszę w takim razie, bo pan z taką pasją opowiada tutaj o Elblągu, czy praca przewodnika to jest praca, czy to jest jednak pasja? Jak pan to, czy to jest trudne zajęcie? To znaczy, w momencie, kiedy praca, kiedy to, co się robi, przechodzi w pracę, przestaje być pasją, staje już się taką, powiedzmy, trochę no już do zarabiania pieniędzy, zapomina się o turyście. To, co w tej chwili my robimy, to my to wszystko robimy dla turysty. I tak naprawdę to on ma być zadowolony, to on ma stąd wyjechać usatysfakcjonowany i ma pojechać i powiedzieć: słuchajcie, byłem, widziałem, rozmawiałem z... I tutaj wskazać, jak będziecie, to odwiedźcie tą restaurację, odwiedźcie, ale nie zapomnijcie o tym, żeby wziąć przewodnika, bo sami nie zrozumiecie, co tutaj jest. I nasza rola tutaj jest więcej, żeby pokazać, żeby wytłumaczyć, bo wiedzę już dzisiaj można zdobyć, a robić dla turysty, robić dla słuchacza lekcje historii, to my jego zanudzimy.
a odpowiednio pokierowany turysta jest w stanie nawet 3 godziny wytrzymać, żeby za mną tak sobie łazić po tym terenie i stwierdzić, że jeszcze gdyby było pół godziny trzeba chodzić, to on by chodził. A żałuję, że my tych 3 godzin spędzić z panem nie możemy. Bardzo panu dziękuję za tę niesamowitą lekcję historii. To za mało, by powiedzieć, że tę przygodę historyczną. Pan Stanisław Bukojemski, przewodnik turystyczny po mieście Elbląg, był państwa i moim gościem. Jeszcze mogę minutkę? To minutkę. No minutkę, żeby zaprosić tutaj turystów do najstarszego miasta, jakby nie było, województwa warmińsko-mazurskiego. Do miasta śródlądowego, najniżej położonego w Polsce. No i oczywiście, żeby się koniecznie wskrobać, czy wdrapać, czy wejść na najwyższą wieżę kościelną po tej stronie Wisły, czyli po, jak to woli, po zachodniej albo po, znaczy po wschodniej albo po prawej. Dziękuję, zapraszam do Elbląga. Nie mam nic więcej do dodania, może tylko tyle, że po tej całej wycieczce zapraszamy również na kawę do kawiarni Wyspa Skarbów. Bardzo panu dziękuję jeszcze raz, jest pan wspaniałym przewodnikiem, już zazdroszczę tym turystom. Stanisław Bukojemski, przewodnik turystyczny z Elbląga, był państwa i moim gościem. Widzimy się za kilka minut. Sponsorem materiału był PKN Orlen.